Witam Państwa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wągrowcu na uroczystości zawarcia związku małżeńskiego przez panią Wenesę Augustyniak i pana Mateusza Figurę. Witam również świadków tej uroczystości, panią Kaję Augustyniak i pana Krzysztofa Mielcarek. Drodzy Państwo, młodzi, drodzy goście, każdy z nas codziennie dokonuje wielu indywidualnych wyborów. Bywają wybory mało ważne, istotne i bardzo ważne, a wśród nich takie, które kształtują naszą przyszłość. Do nich należy decyzja o wyborze współmałżonka. Decyzja ta nie jest indywidualna, jest wspólna. Dwie indywidualności spotykają się i decydują na bycie razem nie po to, by z siebie po jakimś czasie zrezygnować, ale by się ciągle nawzajem uzupełnić, stać się częścią całości. Tej całości mamy małżeństwo. Pani Weneso, panie Mateuszu, stajecie dzisiaj w roku najważniejszej decyzji w swoim życiu. Za chwilę, w majestacie prawa, złożycie Państwo oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński i rozpocznie się dla Was nowy etap w życiu, w którym słowo ja zostanie zastąpione słowem my. Przeżywając odtąd radości, będziecie dzielić je z bliską osobą. W smutku możecie wierzyć, że podzieli go z Wami drugi oddany Wam człowiek. Tajemnica tego optymizmu płynie z głębokiego przekonania, że jest na świecie ktoś, na kogo można zawsze liczyć w dobrych i złych chwilach wspólnego życia. Odtąd pójdziecie razem przez życie i będziecie stanowić jedność małżeńską. Drodzy nowożeńcy, zawarcie małżeństwa powoduje, że mężczyzna i kobieta wyrażają swoją wolę zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w obecności świadków przez złożenie zgodnych oświadczeń. Czy jesteście Państwo zdecydowani złożyć takie oświadczenia? Tak. Proszę zatem wszystkich o powstanie. I kolejne powtarzanie za mną oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Świadomy praw i obowiązków. Świadomy praw i obowiązków. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński. Że wstępuję w związek małżeński. Z Wenesą Augustyniak. Z Wenesą Augustyniak. I przyrzekam. I przyrzekam. Iż uczynię wszystko. Iż uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Aby nasze małżeństwo. Było zgodne. Było zgodne. Szczęśliwe. Szczęśliwe. I trwałe. I trwałe. Dziękuję. Teraz pani. Świadoma praw i obowiązków. Świadoma praw i obowiązków. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński. Związek małżeński. Z Mateuszem Figurą. Z Mateuszem Figurą. I przyrzekam. I przyrzekam. Iż uczynię wszystko. Iż uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Aby nasze małżeństwo. Było zgodne. Było zgodne. Szczęśliwe. Szczęśliwe. I trwałe. Trwałe. Dziękuję. Wobec zgodnego oświadczenia obu stron, złożonego przede mną, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Wągrowcu, w obecności świadków, ogłaszam, że związek małżeński zawarty przez panią Wenesę Augustyniak i pana Mateusza Figurę został zawarty. Od tej chwili jesteście Państwo mężem i żoną. Można być brawo. Jako symbol łączącego Was związku małżeńskiego proszę wymienić te obrączki. Nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa? Tak. Dowodem zawartego małżeństwa jest akt małżeństwa sporządzony w systemie rejestrów państwowych. Proszę o podpisanie protokołu wstąpienia w związek małżeński. Zapraszam tutaj najpierw małżonków, potem świadków. Dziękuję. Jak najserdeczniejsze życzenie, aby w założonej dziś rodzinie każdy z Was znalazł pełnię szczęścia,
osobistego i rodzinnego, wzajemne nigdy nie zachwiane zaufanie i zrozumienie oraz to, co stanowi w życiu tak nieocenioną wartość, trwałą miłość i prawdziwą przyjaźń. Życzę, aby wasze życie rodzinne było źródłem radości dla was i waszych bliskich. Pozwólcie państwo, że wręczę wam ten pamiątkowy dokument. Po odpisach to zapraszam we wtorek. Proszę bardzo, jeszcze raz serdecznie gratuluję.